Po akcji w Raccoon City i zrównaniu miasta z ziemią w celu sterylizacji obszaru zajętego przez wirus, do opinii publicznej dotarło, że głównym winowajcą była Umbrella. W firmie została dożywotnio cofnięta koncesja, akcje spadły na pysk, inwestorzy odeszli, firma zbankrutowała i zniknęła z rynku. Ale czy na pewno? 6 lat później, Leon, nie mając nic lepszego do roboty, będąc na wakacjach w Hiszpanii, te wakacje to moja wrzutka, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Dostaje informację z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, że córka prezydenta została uprowadzona i Leoś w pojedynkę mają odszukać. Dlaczego nie został wysłany oddział specjalsów? Dlaczego nie został z tego zrobiony incydent międzynarodowy i siły specjalne Hiszpanii zostały zaangażowane? Nie wiadomo. A dlaczego Hiszpania? Ktoś widział kogoś podobnego do uprowadzonej na jakimś głębokim zadupiu i zadaniem Leona jest to sprawdzić. W związku z tą niesamowicie ważną misją na miejsce potencjalnego przebywania uprowadzonej córki prezydenta Stanów Zjednoczonych wiozą go dwaj policjanci hiszpańskiej drogówki, którzy mają wywalone totalnie na kwestie bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku i przejeżdżają przez drewniany zawieszony nad rozpadliną most samochodem. Po dotarciu na miejsce z Leonem kontaktuje się Ingrid Hannigan, która będzie jego duchowym wsparciem i będzie przekazywała bieżące informacje na temat misji. Ich pierwsza rozmowa potwierdza, że misja Leona była sklejona na szybko, bo nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawiali. A współpraca z partnerem, którego się już zna, wydaje się, że mogła być ciut łatwiejsza. Dobra, może ja nie znam personaliów dzieci naszego prezydenta, ale że Leon musi potwierdzić jej imię i nazwisko, jest dziwne jak cholera. Zwłaszcza, że jego głównym zadaniem na nowym stanowisku jest jej ochrona. Zanim ruszymy dalej, możemy zagadać naszych kolegów policjantów, żeby usłyszeć dodatkowe dialogi. Podsumowując, traktują Leona jak popychadło, mówią, że jest miękką fają i powinien wracać do mamusi. Ale jak wiemy z biografii Leona, jest on sierotą, więc nie ma do kogo wracać, więc musi iść dalej. W pierwszej chacie spotykamy pierwszego wieśniaka tubylca i mamy kolejne potwierdzenie, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie kocha swojej córki i pozwolił na wysłanie do Hiszpanii w pojedynkę na pierwszą misję w nowej pracy kogoś, kto nie zna języka, którym posługują się miejscowi. Leon za to wie, że przemoc jest uniwersalnym językiem, więc zabija wieśniaka, wyskakuje z pierwszego piętra, robi fiflaka i rusza dalej. Po drodze spotykamy psa uwięzionego we wnykach, możemy go zostawić, ale warto go uwolnić, bo to zaprocentuje później. Jedynym słusznym sposobem uwolnienia psiaka jest zrobienie tego ręcznie, o tym też później. Do tego momentu zdążyliśmy już rozwalić kilkoro wieśniaków, a Hannigan wysyła nam instrukcję, jak się strzela, przeładowuje i używa ziół leczniczych. Dzięki Ingrid, jesteś super pomocna. Ostatecznie Leon dociera do wioski, gdzie mieszkańcy zrobili sobie grilla z jednego z policjantów, którzy nas podwieźli. Co ciekawe, pomimo zaginięcia dwójki policjantów z pobliskiego posterunku, do samego końca gry najwidoczniej nikt nie zainteresował się ich zniknięciem i nie wysłał posiłków. W końcu Leon jest zauważony i cała wiocha rzuca się na niego z widłami, siekierami i piłą mechaniczną. Ostatecznie to sekcja, w której musimy przetrwać określony czas, zanim rozlegnie się bicie dzwonu i wszyscy pójdą na bingo. Where's everyone going? Bingo? No tak, rok 2005 i Quick Time Events, które były obowiązkowe, pomimo że tylko w garstce gier były zrobione dobrze. Po ucieczce przed głazem Leon znajduje w szafie związanego i zakneblowanego mężczyznę. Jednak zanim zdążyli dobrze pogadać, do chałupy wbija chłop o imieniu Mendes i wzroście ponad 210 cm, na którego Leon się rzuca z gołymi pięściami. Okazuje się, że Leon potrafi wyskoczyć z pierwszego piętra na główkę i nic sobie nie zrobić, ale jak już ktoś nim rzuci metr w górę, to traci przytomność. W czasie, kiedy był nieprzytomny, zostaje zainfekowany pasożytem i co gorsza, ktoś kradnie mu kurtkę. Obudziwszy się, ma w końcu czas na pogawędkę z nowo poznanym kolegą. Okazuje się, że słyszał on, jak jeden z wieśniaków wspominał o córce prezydenta, którą przetrzymują w kościele. Co jest dziwne, bo przez całą grę wieśniaki w kółko powtarzają 5 zdań. No ale okej.
Jest on też byłym policjantem z Madrytu, nazywa się Luis Serra i kiedy Leon wspomina, że przeżył akcję w Raccoon City, Luis wspomina, że chyba widział próbkę wirusa u siebie. Więc albo środki ostrożności w hiszpańskiej policji nie istnieją i byle policjant może wejść do laboratorium i pooglądać sobie próbkę najbardziej śmiercionośnego wirusa na świecie, albo jest zwykłym kłamczuszkiem. Tak czy inaczej ich pogawędkę przerywa wieśniak, który miał ich przerobić na gulasz. Luis ucieka, Leon dzwoni do Hannigan. Najwidoczniej ktoś go bardzo słabo przeszukał i pominął wideotelefon wielkości pustaka. Tuż przed wyjściem z chaty poznajemy tajemniczego sprzedawcę, który za pesety, znajdowane po drodze i po zmarłych przeciwnikach, sprzeda nam swoje towary. Tutaj też widać, że jesteśmy na jakimś głębokim zadupiu, bo w tamtym czasie Hiszpania już od 4 lat posługiwała się euro, a tutaj główną walutą jest nadal peseta. Następna lokacja pokazuje jeden z głównych problemów rezydenta czwóreczki. Rozwiązanie problemu, czyli najczęściej zamknięte drzwi, jest w tym samym obszarze co sam problem. Tutaj, aby otworzyć drzwi, musieliśmy znaleźć kawałki herbu, które z kolei leżały w najbliższej okolicy. Kawałek dalej z kolei rozwiązanie zagadki mamy dosłownie na tym samym ekranie co problem. Symbol, który odblokowuje przejście, jest na samych drzwiach, które są zamknięte. Później wcale nie jest lepiej. Widzenie peryferyjne Leona nie jest jego mocną stroną, bo nie zauważa Mendeza, który pomimo ponad 2 metrów wzrostu schował się za drzwiami jak dziecko w zabawie wchowanego. Od śmierci Leona uchronił fakt bycia zarażonym pasożytem i jak to ujął Mendez, bycia tej samej krwi co oni. Jednak dodał później, że jeżeli będzie dla nich niewygodny, to poniesie konsekwencje. Czyli co jeszcze miałby zrobić? Z notki znalezionej wcześniej okazuje się, że wiedzą, że Leon jest tutaj, aby uratować Ashley, zabił kilkudziesięciu wieśniaków, jest ogólnym zagrożeniem dla ich planu i nadal jest okej, żeby go puścić. Hannigan później mówi, że w okolicy jest sekta nazywająca się Oświeceni i możliwe, że to oni są zaangażowani w porwanie. I Leon powinien się pospieszyć, żeby dotrzeć do kościoła możliwie najszybciej. Drzwi kościoła okazują się zamknięte, więc zagubiony Leon znowu dzwoni do Hannigan, żeby się pożalić. Ta robi mrugnięcie okiem do fanów serii i pyta go, czy nie nauczyli go używać wytrychu w akademii. Leon nie wie, o co chodzi, nie zauważa kilkumetrowych witrażowych okien, przez które mógłby się dostać do środka i rusza dalej na poszukiwanie klucza do drzwi kościoła. Po drodze sprawdza, czy kruki mogą oprzeć się granatowi błyskowemu. Nie mogą się oprzeć. Dodatkowo mamy powtórkę z ucieczki przed głazem. Kawałek dalej Leon dowiaduje się, co się stało z ciałem drugiego policjanta z początku i że nie wolno strzelać do ryb bez zezwolenia wędkarskiego. Przy próbie przeprawy przez jezioro Leon zostaje zaatakowany przez Del Lago, dosłownie tłumacząc z jeziora. Po rzuceniu 25 harpunem, których ilość na tej malutkiej łódce jest nieograniczona, wielka ryba idzie na dno. I żeby Quick Time Event stało się zadość, mamy ferię maszowania przycisku, żeby się uwolnić i nie pójść na dno razem z nią. Po dobiciu do brzegu Leon traci przytomność na 6 godzin, po tym jak pasożyt w jego ciele przechodzi do kolejnego stadium. Podczas rozmowy z Hannigan, która podejrzewa o co chodziło Mendezowi z tą samą krwią, Leon wydaje się nie przejmować tym w ogóle. W końcu każdy z nas raz na jakiś czas randomowo traci przytomność na 6 godzin. Kawałek dalej, na naszej drodze staje nowa odmiana wieśniaka i później każdego innego przeciwnika, która wygląda tak. Następnie mamy pokaz jednej z bardziej skomplikowanych i rozbudowanych zagadek. Zestrzel 2 skrzynie, żeby przedostać się na drugą stronę. Pociągnij za dźwignię, wejdź do odsłoniętej jaskini i weź klucz do kościoła. Jak zwoje w mózgu się wystudzą, w końcu możemy iść uratować Ashley. No jednak nie możemy, bo automatyczna brama zrobiona ze związanych drewnianych belek blokuje nas i stajemy naprzeciw El Gigante.
Tutaj procentuje nasza miłość do zwierząt, bo pies, którego uwolniliśmy na samym początku, przybywa nam z pomocą i odwraca uwagę giganta. Gdybyśmy uwolnili psiaka strzałem w sidła lub granatem, nie przyszedłby nam teraz z pomocą. Masz być stanowczy, ale delikatny. Ostatecznie pokonujemy stwora, strzelając w pasożyta, który wychodzi z jego pleców. Automatyczna brama zrobiona ze związanych drewnianych belek się otwiera i w końcu możemy uratować córkę prezydenta zamkniętą w kościele. Sama Ashley jest zdziwiona, że jej ojciec wysłał kogoś, aby ją uratował. Hannigan przekazuje nam informację, że helikopter jest przygotowany do ich przejęcia, ale muszą się przedostać na drugi koniec wioski, z której pierwotnie przyszedł Leon. Próbując wyjść z kościoła, poznajemy głównego złola, Lorda Sadlera, który wyjaśnia nam swój plan, a mianowicie uprowadził córkę prezydenta, żeby ją zarazić pasożytem i odesłać z powrotem. Ashley, pomimo tego, że była nieprzytomna, pamięta, jak dostała zastrzyk, za to Leonowi musieli to powiedzieć, żeby nasz łebski chłopak połączył kropki. Sadler dodaje też, że zanim odeśle młodą do tatusia, wyciągnie od niego trochę pieniędzy. Pomimo, że żywa Ashley jest główną kartą przetargową i osią całego planu, jego przydupasy strzelają do niej i do Leona z kuszy z palących się bełtów. No i Leon nagle może się przebić przez jedno z okien w kościele. Może one pękają tylko w jedną stronę. Leon przez to całe zamieszanie zapomina, że ma łączność z Hannigan, której mógłby przekazać cały plan Sadlera, ale tego nie robi. Nigdy. Na zewnątrz wieśniaki z jakiegoś powodu przyprowadziły wóz z materiałami wybuchowymi, żeby dostać z niego prosto w pysk. Podczas kolejnej rozmowy z Hannigan wspomina ona, że helikopter, którym Leon i Ashley mieli uciec, został zestrzelony i mówi to tonem, jakby opowiadała, jak to jej się kawa rozlała na koszulę. Widać chłodny profesjonalizm tutaj. Tak czy srak, przygotowują kolejny helikopter, a nasza dwójka ma kierować się w miejsce ewakuacji. W drodze powrotnej, będąc gonionym przez wściekłą bandę, trafiają do domu, gdzie spotykają Luisa. Jego hiszpański temperament nie pozwala nie zwrócić uwagi na atrybuty Ashley, mówiąc, że została wyposażona w niezłe wkłady balistyczne. Wersje anglojęzyczne i tak zostały tutaj ugrzecznione, bo w japońskiej wersji mówi dosłownie o jej dużych cyckach. Gentleman pełną gębą. Później, pomimo że ją rozpoznał, twierdzi, że powinna się przedstawić, zanim zapyta kogoś innego o imię. Luis jest jakiś zaburzony. Po tym przemiłym powitaniu, Leon i Luis muszą walczyć z falami nacierających wrogów. Tutaj ciekawostka, jeżeli przypadkiem lub nie przypadkiem strzelisz do Luisa zbyt dużo razy, wydarzy się to. W końcu wieśniaki odpuszczają, Luis mówi, że czegoś zapomniał i ucieka, a Ashley się cieszy za każdym razem, jak Leon kogoś zabije. Czas zdobyć kolejny klucz, żeby pchnąć fabułę dalej. Żeby to zrobić, musimy pokonać szefa wioski, Dryblasa Mendeza, który znowu zakrada się za plecy Leona i pomimo, że gołymi pięściami związuje w supeł metalowe pręty, nic Leosiowi nie robi. I dodatkowo daje się wysadzić w powietrze. Ale jak to w rezydentach, ogień lub wybuch częściej powodują kolejne mutacje, tak jest też i tutaj. Mendez dzięki jednemu prostemu trikowi z 2 metrów staje się 4-metrowym brzydalem. Leon najpierw musi nastawić mu kręgosłup, a później nafaszerować ołowiem. Prościzna. W ten sposób zyskujemy jeszcze ciepły i obślizgły oko-klucz, który otwiera przejście do nowej części wyspy, do zamku, w którym na szczęście działają średniowieczne armaty, ale to dobrze, bo przynajmniej możemy przedostać się dalej. Tutaj ostatni raz kontaktujemy się z Hannigan. Leon nadal nic jej nie mówi o planie Sadlera. Great. Just my luck. Ponownie spotykamy Luisa, tylko po to, żeby powiedział, że zgubił lek, który zahamuje ataki, które mają nosiciele pasożyta. Żeby poczuć presję czasu, dowiadujemy się też, że pasożyt w ciele Leona i Ashley już się wykluł i nie mają za dużo czasu. Po wejściu do zamku spotykamy Ramona Salazara, którego rodzina od 8 pokoleń włada tym przybytkiem.
Z jakiegoś powodu też zwraca się do Leona jego drugim imieniem, pomimo że podczas rozmów nigdy ono nie padło, a w znalezionych po drodze zapiskach jest on opisany jako amerykański agent. Ostatecznie Leon mówi, że zamek jest ładnie urządzony, brakuje trochę kobiecej ręki, ale będzie się zbierać tak szybko, jak tylko się da. W podziemiach spotykamy nowego, niewidomego, reagującego na dźwięki przeciwnika. Musimy go zwabić do źródła dźwięku albo po cichu obejść dookoła i strzelić w pasożyta na jego plecach. Easy peasy. Kilkudziesięciu kultystów i kilka prób porwań dalej, Ashley zachowuje się jak rozwydrzona nastolatka i wpada w najmniej prawdopodobną do wpadnięcia pułapkę. W ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, żeby akurat iść tym korytarzem, zostać przestraszonym przez te kolce i wpaść w te pasy w tym konkretnym miejscu na ścianie? Ashley! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Żeby nie było za nudno i żeby adrenalina podskoczyła do krytycznego poziomu, mamy tę sekcję. I tą łamigłówkę. Emocje jak na grzybach. Teraz już wiemy, że Salazar ma kompleks mniejszości i na wszystkich swoich rozmówców musi patrzeć z balkonu z góry. Dodatkowo okazuje się, że typo ma 20 lat. Taki musi być efekt braku słońca i niewychodzenia na świeże powietrze. Następną przeszkodą do pokonania jest labirynt. Salazar mówi, że sam czasem potrafi się zgubić w tym labiryncie, pomimo że chodzi tam od dziecka. Mógł w sumie o tym już nie wspominać, nie świadczy to zbyt dobrze o jego orientacji przestrzennej. Leon obleciał każdy zakątek tego labiryntu i znalazł elementy klucza do pobliskich drzwi dokładnie w 5 minut, zabijając przy tym kilkanaście zarażonych psów. Po otwarciu zamkniętych wcześniej drzwi spotykamy naszą starą znajomą, która już raz zdążyła nas uratować, bijąc w dzwon na samym początku. Po krótkim sparingu i po błędnym rozładowaniu jej broni, samo odpięcie magazynka zostawia jeden nabój w komorze, więc broń nadal jest niebezpieczna. Leon wspomina o współpracy Ady z Weskerem, co w ogóle nie było wspomniane dotychczas, więc nie wiadomo skąd on to wziął. Po rozmowie Ada ucieka przez okno, Leon wydaje się jakby chciał za nią pobiec, ale futryna okna, przez które wyskoczyła, jest za wysoka czy coś i kontynuuje poszukiwanie Ashley. Po drodze spotyka Luisa, który zostaje przebity wychodzącą spod szaty Sadlera macką. To nie brzmi zbyt dobrze. Mimo bycia przebitym na wylot na wysokości serca i przepony, ostatnim tchnieniem Louis wyznaje, że pracował dla Sadlera jako technik w laboratorium, ale nie podobało mu się, co tam się odwalało, więc chciał wykraść pasożyta i ujawnić wszystko opinii publicznej. Dlatego Sadler za karę zamknął go w szafie, w której Leoś go wcześniej znalazł. Daje też Leonowi kapsułki, które mają spowolnić rozwój pasożyta. Po przekazaniu wszystkich ważnych informacji przestaje być ważny dla fabuły i może już umrzeć. W końcu znajdujemy Ashley. Dotarcie tutaj zajęło Leosiowi jakieś 40 minut i przez ten czas nikt nie przyszedł po Ashley, pomimo że mieli ją jak na dłoni. Później mamy część, gdzie kierujemy dziewczyną. Nie może walczyć, może tylko wykorzystywać swoją inteligencję, żeby uciec wrogom, na przykład obiec stół dookoła albo przejść wąskim przejściem. Kolesie z kosami nie mają szans. Ostatecznie, unikając wrogów w zbrojach rycerskich, łączymy się z Leonem. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Leon zgrywa niedostępnego i udaje, że mu nie zależy, bo minutę po uratowaniu Ashley zostawia ją samą, żeby zdobyć kolejną część klucza. Okazuje się, że wbrew obiegowej opinii Hiszpania leży na aktywnym wulkanie.
Na szczęście nikt dziewczyny tym razem nie porywa, ale w najbliższym pokoju Salazar zwabia ich w pułapkę, której rozwiązanie jest banalnie proste. Już bardziej słabych punktów chyba nie dało się zaznaczyć. Aha, w zamku mają też ciężki sprzęt do drążenia tuneli. Nie pytajcie. Demonstracja kolejnego wroga jest połączona z kolejnym pojmaniem dziewczyny. Wielkie komary bardziej denerwują niż stwarzają jakieś zagrożenia. Podobnie denerwuje sposób myślenia kogoś, kto zaprojektował ten most zwodzony. Nawet maksymalnie rozciągnięte łańcuchy są za krótkie, żeby przejść na drugą stronę. Kawałek dalej Leon widzi, gdzie Salazar zabiera Ashley i sam wchodzi w najbardziej oczywistą pułapkę w historii, zapadającą się podłogę. Jak masz za wolne reakcje, to Leon tak skończy. Oczywiście tak nie może się skończyć ta historia, więc Leon ratuje się w wersji na Batmana. Denerwuje Salazara, który wysyła swojego przybocznego. I wspomina o ceremonii, do której muszą przygotować Ashley. Zapamiętajcie motyw ceremonii. Gimmick w walce z Verdugo, w tłumaczeniu Cut, polega na przeczekaniu 5 minut aż do przyjazdu windy. Przy pierwszym przejściu raczej nie ma szans na pokonanie go, więc pozostaje zamrażanie go ciekłym azotem i spowalnianie. Ciekły azot, pomimo że psika bezpośrednio na nogi Leona, działa tylko na przeciwnika. Poczynania naszego dzielnego agenta zaczynają drażnić Salazara i do gry włącza tego przystojniaka, Krausera. O nim też później. Leoś z kolei w swoim stylu pali żywcem jednego El Gigante, a drugiego rozwala w starym stylu kulką w pasożyta. Bawi się też w Indiana Jonesa i w jaskiniach rozwiązuje zagadkę prowadzącą do stopienia się drzwi. W sumie bez sensu, bo po każdym użyciu trzeba wymieniać drzwi. I unika głazów zgniatających wszystko pod nimi. Nie stanowi to ani wyzwania, ani nie urozmaica w żaden sposób rozgrywki, równie dobrze mogłoby nie być tego elementu. Od tego momentu tempo będzie już tylko przyspieszało i gra będzie bardziej nastawiona na strzelanie i przesadzone akcje, jak na przykład ta ucieczka przed wielką rzeźbą Salazara. Sam Salazar jednak nie wydaje się przejmować tym, że Leo zniszczył połowę jego rodzinnego zamku i wciąż coś gada o ceremonii Ashley, ale nóż w ręce przerywa te pierdoły. Przy kolejnym spotkaniu z Salazarem dowiadujemy się, że ten niezwykle ważny rytuał właśnie się odbył. Nie ma mowy ani słowem, czym był i na czym polegał, po prostu się odbył. Jajo pasożyta w sumie Ashley już miała wstrzyknięte wcześniej, kaszlała krwią, więc się też wykluł. Co jeszcze mieli jej zrobić? Nie wiadomo. Za to wiadomo, że dziewczyna została zabrana na pobliską wyspę. Salazar wlazł do mięsnego kwiatka i zmienił się w abominację, którą Leon musiał pokonać. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Okazuje się, że bez Ady Leoś byłby jak dziecko we mgle. Czeka ona bowiem na niego w motorówce i proponuje przejażdżkę na wyspę, na którą zabrali Ashley. Zamiast pogadać podczas podróży, zapytać jak przeżyła upadek w laboratorium Umbrelli, zagaić o Weskera, o cokolwiek, ten się patrzy na nią jak szczeniak na kość. Ostatecznie Ada, dla odmiany, używa swojego haka i zostawia Leona samego. Teraz Sadler ma prywatny numer do naszego bohatera i stwierdza, że Mendes i Salazar to były jego nic nieznaczące pachołki i ich śmierć niczego nie zmienia. No nie wiem, na razie Leon idzie jak przecinak przez wszystko, co Sadler mu rzuca na drogę i nie byłbym taki pewny jak on.
Leon znajduje rozdzielnię, gdzie na monitorze widzi miejsce, gdzie Ashley jest przetrzymywana. Co ci dwaj chcieli z nią zrobić, skoro są bezmyślnymi prawie zombiakami? Oraz w jaki sposób ten typek wiedział, że Leon ich obserwuje? Kamera już była włączona, jak Leoś podszedł do konsoli, więc dioda na niej już musiała pulsować wcześniej. Dodatkowo, wyspa, która jest zrobiona na wzór więzienia koszar, jest jedynym miejscem na świecie, gdzie to osadzeni mogą wyłączyć kamery ze swoich cel. Znowu mamy przykład jednoczesnego przedstawienia problemu, czyli stwora, którego nie da się zabić, bo co chwilę się regeneruje, z rozwiązaniem tego problemu, czyli lunetą z termowizją, która ujawnia pasożyty na ciele stwora, po rozwaleniu których stwór już nie wstanie. Szkoda, zero zagrożenia, chociaż ich to sapanie powoduje niezłe ciareczki. Pięć batalionów przeciwników później w końcu ratujemy Ashley i dostajemy notkę od Ady, która znowu nam pomaga i pisze, że możemy z tego grajdołu wydostać się przez miejsce, gdzie utylizują odpady. Szkoda, że nie dopisała, że Leon może użyć swojej linki z hakiem, bo skacze z córką prezydenta na pałę w dziurę, na dnie której mogło być wszystko. I jak zwykle leci na dużym farcie, bo nic im się nie stało, pomimo tego, że wylądowali na jakichś metalowych elementach obok kolczastego stwora. Po kilku godzinach ganiania z takim arsenałem na plecach, Leona łamie w krzyżu i nie jest w stanie przejść przez uchyloną do wysokości jego kolan bramę i wysyła dziewczynkę, żeby mu pomogła. 20-letnia córka prezydenta na szczęście umie prowadzić ciężki sprzęt budowlany i nasza parka może przedostać się w kolejną część wyspy. Ostatecznie przebijają się przez ścianę tuż obok pomieszczenia, w którym czeka na nich Sadler. Po raz kolejny, mając Leona na widelcu, zostawia go przy życiu i Ashley, jak to Ashley, zostaje znowu uprowadzona. Jednak Leoś tym razem przyczepia jej nadajnik, żeby móc ją znaleźć w tym korytarzykowym świecie, gdzie nie da się zgubić. Mamy też migawkę, która przystwarza więcej pytań niż odpowiedzi. Okazuje się, że Krauser i Ada mieli zdobyć próbkę z jajem pasożyta dla Whiskera. Sadler ich przejrzał i nie lubią siebie nawzajem. Po co Wheskerowi Las Plagas? Dla kogo pracuje Wesker? Czy Umbrella zeszła do podziemia? Nie wiadomo. Nie zadaje się tutaj trudnych, niewygodnych pytań, po prostu płynie się z prądem opowieści. Poza tym Ada mówi, że zna Wheskera dłużej niż Krauser, na co on odpowiada, że to się okaże. A co się okaże, że ona zna go dłużej? Nie dawaj dziecinnych odszczekajek, Krauser. No dobra, ta scena jest fajna, nawet pomimo tego, że to quick time event. Jest przegięta, przesadzona, ociekająca testosteronem, aż do momentu przerwania jej falą estrogenu. Ada ratuje Leona po raz piąty albo szósty. Poza tym najwidoczniej widok wielkiego typa skaczącego na 10 metrów nie robi większego wrażenia na Leosiu. Jeżeli ktoś czuje się tutaj zagubiony albo myśli, że coś przegapił, bo nie ma pojęcia skąd Krauser i Leon się znają, to się nie martwcie. Oryginalnie, po pierwotnej premierze Rezydenta 4 trzeba było czekać 4 lata na wyjaśnienie ich relacji w celowniczkowym Resident Evil Darkest Chronicles. Kawałek dalej Leoś unika bycia pociętym na kawałeczki laserami, siada na tronie, zostaje królem wyspy i gra się kończy. No, nie. Musimy poznać przecież to coś, o czym wspominał Sadler. Jednak pomysł z nadajnikiem nie był aż taki sprytny, bo Leo został zwabiony w miejsce przebywania tego czegoś. Walka polega na uciekaniu przed brzydalem i zrzucaniu elementów podwieszonej klatki. W ogóle jaki był cel budowania czegoś takiego? Po zrzuceniu trzeciego elementu z otchłani nad nami spuszcza się hak, po którym Leo się wspina, tak jakby nie miał swojego pistoletu z hakiem. Brzydulec jednak nie zginął i trzeba go pokonać w staroświecki sposób, czyli dociążyć go kilogramem ołowiu. Czas na ostateczny pojedynek z Krauserem, który przekonał się, że wejście na sterydy mogą dać mu przewagę. Leo ma 3 minuty, żeby go położyć, co też czyni, zdobywa ostatni fragment klucza do pobliskich drzwi i leci z fartem dalej. Sadler podczas kolejnej rozmowy telefonicznej mówi, że chciał się w sumie i tak pozbyć Krausera. Był on mu potrzebny tylko do uprowadzenia Ashley i jak pasożyt w pełni się zasymiluje z ciałem Leona, zostanie on jego głównym ochroniarzem. Niestety, muszę odmówić jej generalną ofertę. Mam prior engagements.
Końcówka to już totalna rozwałka, którą rozpoczątkował bezgłośny helikopter, który przyleciał na pomoc Leonowi. Pomimo zawiśnięcia nad wrogami i świecenia wielkim reflektorem, nikt go nie zauważył ani nie usłyszał aż do czasu przywrócenia wieży ciśnień i zabicia w ten sposób jednego przeciwnika. Było warto ryzykować stratę maszyny. Zwłaszcza, że ma działka i wyrzutnie rakiet podczepione. Rozwaliwszy połowę obozu i zrobiwszy swoją robotę, pilot helikoptera może zostać już zestrzelony, żeby nie przysłaniać roli postaci pierwszoplanowej. Później Leo spotyka Adę, pasożyt przejmuje jego ciało, Ada ginie, gra się kończy. No też nie, Ada kopie go w jajca, każe mu się ogarnąć i wziąć leki. Widzenie peryferyjne Leona nadal jest w dupie, Saddler zachodzi go od tyłu i wali z kung fu. Ale na szczęście Ada po raz nasty ratuje naszą parkę, która w końcu może usunąć z siebie pasożyta. Leon, now! Całe szczęście, że super zaawansowane urządzenie do usuwania pasożyta nieznanego ludzkości obsługuje się jednym guzikiem. Jestem pewien, że takie szamotanie się nie pomaga w precyzji zabiegu i to, że żaden inny organ nie został napromieniowany, to mega szczęście. Ashley lepiej od Leona zniosła ten zabieg, pomimo że jej pasożyt rozwijał się dłużej i był większy. Bogatszy w doświadczenie i umiejący wyciągać wnioski ze swoich błędów, Leon każe Ashley zostać samej, bo w końcu co może pójść nie tak? Po wjeździe windą, tym razem Leo ratuje Adę. Super, jest 20-1 w statystykach proporcji ratowania do bycia uratowanym. Dobra, czas na starcie tytanów. Saddler krzyknął transformacja i... po zobaczeniu tego może być potrzebny psycholog. I zmienił się w Uber Mascarona. Leon widać, że jest na przegranej pozycji, ale oczywiście ostateczne rozwiązanie na stół przyniosła Ada. Boss dostaje z rakiety w ryj i umiera. Pojemnik z próbką z pasożytem jest zrobiony z adamantium i nic się z nim nie dzieje podczas wybuchu. Leon dobrowolnie oddaje pojemnik Adzie, która skacze w przepaść, jakimś cudem omija śmigła helikoptera, daje kluczyki do swojego skutera wodnego i włącza odliczanie, po skończeniu którego cała wyspa wyleci w powietrze. Jaki to ma sens, też nie wiadomo. Zarażeni i tak zostali na lądzie, główni źli zostali zabici, chyba tylko dla efektu. Podczas ucieczki można robić takie sztuczki skuterem. Ashley, pomimo traumy bycia porwaną, zarażoną, odrażoną, pomimo widoku śmierci i odrażających mutacji, proponuje Leonowi Netflix and chill. Ostatecznie odpływają w stronę zachodzącego słońca i ta epicka podróż się kończy.